Ho! Czesny! Maciek Czesny! Wybieramy szczenę. Siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport. Witam was w kolejnym odcinku. Tym razem na moim kanale draft, ale nie byle jaki draft, ponieważ jest ze mną Robert Lewandowski. Siemanko. Który draftu podobno jeszcze nigdy nie robił, dlatego bardzo mi miło, że po raz pierwszy się tutaj widzimy. Polega to na tym, że dostajesz wybory zawodników, zresztą tak jak ci tłumaczyłem wcześniej, wybierasz, składamy drużynę, potem ja ją zabieram do domu i gramy. No dobra, to coś spróbujemy wybrać w takim razie. Ja wybiorę formację, a potem wybieramy na zmianę. Dobra? Dobra. Dobrą formację wybierz. To właśnie ofensywną. Jest problem, wiesz co, pomiędzy dobra formacja w rzeczywistości, a dobra to formacja jest w FIFA. No tak, dobra, jest. No to jest dobra formacja w FIFA. 4-3-2-1. Wybierz dobrego kapitana. No, są niezłe wybory. No dobra. To co? Hazard, Neymar. Hazard, Neymar. Ja się nie mieszam. Dobra, weźmy Neymara. Dobra. Neymar bierze. Jest Neymar, tak więc ja teraz przechodzę na napastnika. Edison Cavani by się tutaj przydał niesamowicie. Cavaniego nie ma, ale jest Griezmann. To jest. Tutaj nie ma zgrania, ale Griezmana nie wrzęcz to. Tylko czy to taka typowa dziewiątka to nie jest. No ale dobra, mamy. Kolejna napastnika? Dobra, to idziemy wszystkich napastników. Będziemy. No! To zgranie będzie chyba z Neymarem. Czy nie dojdzie? Nie dojdzie do Neymara, ale dojdzie do Griezmana. To co? Bo jest zostawiamy, tak? Ty decydujesz, Mbappé, ale jestem bardzo szczęśliwy z tej decyzji. Środek pola, to tutaj by się Vieira przydał. Zobaczmy, nie ma Vieiry, jest Kondogbia, więc pasuje w miarę ok. Pastore już nie gra w PSG, więc się nie... To ja bramkarza jadę. Bramkarza wybierzemy. Ho! Czesny! Maciek Czesny! Wybieramy szczenę. Czekaj, DG może, weźmy nie, DG. Nie wiem, Szczęsny ma taką minę, że jakbyś chociaż miał go nie wybrać. To... chociaż tam Sorrentino... lepszy jest chyba ostatnio w formie. Też słyszałem, tak? Też słyszałem. Młody, no, perspektywiczny. Wojtka weźmiemy. Czesny. No, jest Wojtek. Czasami jak ktoś się mnie pyta, kto to po polskiego bramkarza, jak mi tłumaczy o Czesnego, to nie wiem na początku o co chodzi. Okej, dobra. A Czerbi wezmę, bo jest złow po prostu i mamy ładne połączenia. Dobra, to kogo teraz? Lewego, prawego? Prawego idziemy, obrońcę. Zobaczmy, co tutaj. Przyzwoicie. No, Almeida, czy nie będzie pasował? Almeida, no ciężko. Hector Bellerin ściął włosy? Nie, zwinął w kucyk. Aha, okej. Okay. Więc to musisz tu pomóc mi w takim razie. Ja bym wziął Versaico, tylko z tego powodu, że idziemy we włoską stronę. Aha, więc że to będzie pasowało. A, z Interu, o, nie zauważyłem, no w sumie okej. Okay, teraz jest na wypożyczeniu. Pasuje. Dobra, to ja skończę tutaj powoli ten środek obrony. Się przydał. No jest, oj, Varane. Ja obawiam się, że gdybym nie dokonał tego wyboru, zostanę wyproszony, dlatego chyba. Wiesz co, ale patrz, nie obrazi się. Nie, Koulibaly pasuje bardzo dobrze. No dobra. Mogę wziąć? Może, to na oczywiście. Twoją odpowiedzialność. Nie, źle nie będzie miał pretensji. Dobra. Fajny chłopak. Come on, Zuby. A wiesz, czy ciśnie w FIFA troszeczkę? Myślę, że trochę gra. A w Bayernie ogólnie jest ktoś taki, kto wiadomo, że... Kto tam? Wiesz co, właśnie nie powiem ci. Wiesz, Serge Gnabry. O, to jest... To on tam pyka w FIFA. Wiesz co, kurzawę bierzemy? Jak chcesz? Kurzawę, no może PSG będzie, to będzie pasowało. To tutaj by się przydał jakiś Verratti, no na tak przykład. Dobra, to jak są tam Włochy, to Marek. To Marek. Tak jest. Twój wybór? No i prawy zostaje, prawy środkowy. Mm-hmm. Ciężki wybór. Fred, lewa noga, André Gomes do rozgrywania. Powiem ci, że... Co, wyliczanka chyba. Jak chcesz, to jest twój wybór. To ja powiem stop. Czy albo ty mów stop. Ja mówię stop, stop. André Gomes. Proszę bardzo. Dobra, wezmę Olsena, bo to nie ma znaczenia, kogo no tutaj nie, weźmiemy. Już mamy już golkipera. Mamy. Dobra, teraz idziemy od obrońców. No i jest Dawid Alaba. Chyba Alaba będziemy. Jak na lewo chcesz? Musimy. Nie, tak, na lewo. Bo nie lewej potrzebujemy. Nie potrzebujemy lewej? Potrzebujemy. No to lewo, bo tu jest Otamendi środkowy, Daniel prawy, Fertong środkowy. Nie, musimy wziąć Alaba. No, przydałby się środkowy pomocnik z Bayernu wtedy jakiś, żeby to połączyć. Tutaj nie ma. Wezmę kogokolwiek, bo tutaj to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Dobra, ja biorę Filipa Andersona, bo tutaj nie ma innych wyborów ciekawych. Tak, to jak najbardziej. Dobra, teraz jedziemy dalej. Coś wyczarujemy, albo i nie. Tu jest szansa na... No, ojej. I trafiamy. Ojej. George, od razu. Co taki... No. George jest dobry. Mamy dobry.
Rzut jest naprawdę fenomenalny tutaj. Okej. Okay. One matter, no. Chyba one matter. Chociaż mamy włoski. Nie, to nie tutaj będzie, nie, ja bym się nie zastanawiał nawet. Juan Mata jest spoko, George'a Destanik nam nie zastąpi, bądźmy szczerzy, a jeszcze kogoś trafimy. Mane. Sadio Mane, ale on się nie przyda. Wejdzie, czy nie, czy w ogóle nie. Nie, no wejdzie, myślę, że może wejść. Weźmy go, bo i tak nie widać innej alternatywy. Jeszcze trzy wybory mamy. No, do tego składu by Robert Lewandowski nawet podpasował. Ale Zane? Też. Czy Sterling? Nie, Zane. Ewa noga, nie mamy lewej nogi. Mamy, no, szkoda, nie mamy. To się przyda. No, Neymar nie ma zgrania, więc Zane może tam zrobi robotę. Tutaj Valencia, bo jest... Uniwersalny. I ostatni wybór. Czy... Tak jest. Może być, też srebrna, może być też srebrna karta. To jest najgorsze, nie wiemy. Ale próbuj. Nie, czekaj. Może być też srebrna. Zaczarujemy. Nie ma srebrnej. Jest i nie suso. Wyczarowaliśmy nikogo. Jest suso, nie jest źle. Ojoj, no to teraz jeszcze czas na menadżera. Zobaczymy, kto tutaj będzie. To powiem ci, że... O, tu jeszcze jest... A tak. To jako dobra, reprezentacji, tak? Nie. Tu jest jako Realu, ale on zostanie do kolejnej FIFA. Okej. Okay. Tak więc weźmiemy tego, bo on pasuje do naszego składu. Powiem tak, przód jest niewiarygodny. Ciekawy. I im bliżej bramki, tym gorzej, ale na bramce jest Wojtek Szczęsny, więc jest najlepiej jak tylko się da. Będziemy się obronić. Dobra, to życz mi powodzenia. Ja ten skład zabieram do Polski. Dziękuję ci za pomoc i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Działaj. Tak więc jesteśmy parę tygodni później i 1000 kilometrów dalej od Monachium, ale przed nami jest ten sam draft, który ułożyłem wraz z Robertem Lewandowskim. Odrobinę go poprzekładałem tak, żeby no był on w miarę grywalny pod FIFA, dlatego zdobyliśmy 80 zgrania i 86 oceny ogólnej. Co biorąc pod uwagę fakt, że niedawno wyszły karty Toty do draftu, sprawia, że naprawdę czuję, że może być ciężko przejść pierwszą rundę, ale zobaczymy. No, zbieranina jest tutaj ciekawa, paru dobrych zawodników, ale no będzie naprawdę ciężko. To jest właśnie to, o czym mówiłem. 188 draft, w środku pola Luka Modric, atak to Messi 9-5, Griezmann i Asensio, którego pewnie wymieni. Oj, to będzie naprawdę spore wyzwanie, ale też jest smaczek, bo mój przeciwnik ma stroje Bayernu, tak więc gdyby wiedział tylko, kto ten draft ze mną układał. No, Wojtek Szczęsny teraz musiał się popisać na linii, dobre uderzenie mojego przeciwnika, naprawdę ciężko się gra. Po tych 7 pierwszych minutach już wiem, że to będzie naprawdę mega trudne spotkanie. Środek pola ma niezwykle silny, przede wszystkim ten Luka Modric rzeczywiście robi tam robotę. Ale my mamy George'a Besta, który urywa się na skrzydle, spróbujmy dośrodkowania. Griezmann nie jest najlepszy w powietrzu, ale zawsze warto było tutaj to przetestować. Gomez może zgrywać, jest Marek Hamzik uderza słupek! Zdążyłem jeszcze dobić, bo już puściłem pada, myśląc, że to jest gol. Na szczęście jest André Gomes, który daje nam prowadzenie. Świetnie ustawiony Portugalczyk, był tam, gdzie być powinien. No i mamy jednobramkową przewagę, ale to w FIFA nic nie znaczy. A teraz już kick-off dla mojego rywala, ale na szczęście udało nam się to powstrzymać. Świetnie, George Best, jest Griezmann, ma miejsce, żeby uderzyć. Antoine Griezmann, tak, to po prostu nie mogło się nie udać. Kiedy on ma piłkę na lewej nodze, wiadomo, że ona się prędzej czy później znajdzie w siatce. I tak było w tym przypadku. Piękne uderzenie z dystansu. Ajajaj, no naprawdę siadło ładnie. Zresztą tak jak jego Griezmannowi. Dobre uderzenie, no co mogę powiedzieć. Fantastyczny gol. No dobra, ale my też mamy Griezmana na lewej nodze. Oj, no to jak się go ustawi na tą lewą, to naprawdę nie ma zmiłuj, no. Koulibaly, na niego ta piłka, Kalidou Koulibaly, poprzeczka, ratuje teraz przeciwnika. Marek Hamzik, próbujemy jeszcze dorzucić, ale za głęboko poszło to dośrodkowanie. No mnóstwo teraz szczęścia miał rywal. Ucieka Leo Messi, ale jest kolega Roberta, czyli Dawid Alaba. Fantastycznie sobie poradził Austriak w tej akcji. No i mamy koniec pierwszej połowy. Przeciwnik miał trochę więcej strzałów, ale przyznam szczerze, że nie były to najgroźniejsze uderzenia. Oj. Mój błąd, bo chciałem podać do tyłu. Nie chciałem podać piętką, co prawda. Ale to ja źle zdecydowałem. Szczęsny zaskoczony. No i się nie dziwię, no. No bramka Toty Luki Modricza specyficznej urody, nie ukrywam. Kondogbia.
Kondogbia, jak ma miejsce, to niech strzela, bo on potrafi uderzyć z dystansu. Jeffrey Kondogbia daje nam znów dwubramkowe prowadzenie potężną bombą zza pola karnego. A to jest jego zwykła karta, ja byłem cały czas przekonany, że mam tą za Ligę Europy. Wow, to jeszcze jak na zwykłego zawodnika, to było zabójcze wręcz uderzenie. Oj, teraz strasznie dużo miejsca dostał Leo Messi, no i znów łapie przeciwnik kontakt. No nie tak, nie tak, nie w ten sposób, gro! Od razu po moim wznowieniu przychwycił piłkę i mamy remis. I mamy remis. Aaaa, i te daby! Świetnie, Christian Eriksen, teraz mamy szansę na atak. Tam powinien wybiegać Neymar, który jest w pełni sił. Dajesz, Neymar, dajesz, urywaj się, zejdźmy teraz do środka. Świetnie, Neymar, zablokowany, ale jeszcze jest Kylian Mbappé, nie było spalonego i mamy 5-4, kuriozalny wynik, ale ważne jest to, że prowadzimy. 20, panie sędzio, no przecież już dawno powinien się skończyć ten mecz, chłopie, dziękuję bardzo, wygrywamy w pierwszej rundzie. Ua, naprawdę było mega ciężko z tym składem przeciwnika, ale udało nam się przechylić szale zwycięstwa. Była potrzebna dogrywka, ale na szczęście lecimy dalej. O mój Boże! No dzisiaj to nie mamy szczęścia, jeśli chodzi o rywali. Naprawdę, Pele, Cannavaro, Ramos, Toty. Coś czuję, że po tym meczu się pożegnamy. Nie żebym nie wierzył w siebie, ale jestem realistą. A jeszcze mój rywal bierze zmianę. Ciekawe, kogo chce wpuścić. Maradona Prime? Czy Vieira Prime? A nie, to tylko Dybala się pojawia na boisku. Nie, w ogóle nie czuję strachu. Neymar? No, jakbym podszedł do Neymara, to by podał do Pele albo do kogoś innego. Mega ciężko, jeszcze gościu naprawdę ogarnia grę. Marek Hamzik, super, znalazł się teraz między liniami. Hamzik, driven, siedzi! Aż go przeproszę, bo jestem jednak teraz jednym z tych typów, którzy strzelają w swojej pierwszej akcji, w pierwszym strzale celnym. Ale z drugiej strony cieszę się, że nie przegrywamy. No z tych emocji aż mi się zaczął aparat przegrzewać, ale na szczęście już wszystko wróciło do normy. Zobaczmy, no nie tak, ale odzyskujemy piłkę, tylko już nie dało rady zagrać jej do Griezmana. Super, Griezmann teraz wjeżdża w pole karne. Griezmann, masz na lewej, czyli musi być gol, czyli jest gol! I obejmujemy prowadzenie, proszę bardzo, Antoine Griezmann. Dwie szybkie akcje, dwa szybkie gole, ale bym był zły na jego miejscu. Oj, Griezmann świetnie się teraz urywa, dobrze Szczęsny. Rzut wolny dla przeciwnika, 48 minuta, ale Wojtek Szczęsny znakomicie ustawiony. Teraz po tym wykopie, nawet bez niego, mamy koniec pierwszej połowy. Ciekawy jestem statystyk, bo tutaj naprawdę gromił mnie rywal, a mimo to ja prowadzę, więc sytuacja, no, taka typowa FIFA. Dwa strzały celne, dwa gole, tak jak mówiłem, no ale... No, z drugiej strony co, mam narzekać na to, że mi się udało strzelić? No zobaczymy, druga połowa będzie dużo cięższa ze względu na tą kondycję, o której mówiłem, bo teraz no jego skład będzie szedł w górę, mój w dół i to nie będzie łatwa sprawa. Oj, Pele ma znakomitą okazję, Brazylijczyk świetnie broni, Wojtek Szczęsny. Griezmann w naszym polu karnym, Szczęsny broni, Boże Święty, co za oblężenie, naprawdę. To jest jakaś masakra, wybij to, dobrze. Griezmann uderzenie i to jest gol. No wreszcie musiało wpaść przeciwnikowi. Jakieś 500 strzałów oddał, ale w końcu weszło. No zasłużona bramka, tak jak mówię, ja tutaj naprawdę byłem zadziwiony, że ja jeszcze remisuję. Znaczy jestem zadziwiony, że jeszcze remisuję. Oj, no i czuć tą różnicę, to jest to, o czym mówiłem. Trzeba będzie zrobić zmianę, ale mimo wszystko to nadal może być niewystarczające. Best. Wybiega Eriksen. Jeszcze spróbujemy to dobić, ale to raczej złapie go. Dla mojego rywala to jest jeden z tych meczów. Jak gdyby... Ja go rozumiem, bo każdy z nas miał ten dzień, kiedy powinien wygrywać 5-0, a nie wygrywał. To jest właśnie ten mecz dla mojego przeciwnika. Aż mi głupio. Oj, Pele. To musiało się skończyć golem. 4-3, kolejne spotkanie z ogromem goli. No wyżyj się, chłopie, no wyżyj się. No co ja ci poradzę, no co ja mogę? O, jeszcze Ramos w 89, no ale jego w powietrzu to się nie da upilnować. No, znaczy, rozumiem te cieszynki rywala, bo ten, ale z drugiej strony ja go przepraszałem prawie za każdego gola, więc serio, gościu? Zobaczmy, jeszcze mamy szansę na gola. Mbappé uderzał,
ale niestety nic z tego nie wyszło. Wojtek Szczęsny, sprint, szybko na bramkę, chłopaku, szybko, 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 bo on zaraz będzie strzelał, ale nic z tego nie wyjdzie. Tak zresztą jak i z ostatnich minut tego spotkania, które przegrywamy i tak jak mówię, zasłużenie. Przeciwnik był naprawdę dobry, a w dodatku miał dużo lepszy skład, więc i tak cieszę się, że to spotkanie jak najdłużej było bardzo emocjonujące. No i nawet te statystyki potem nie wyglądały aż tak źle. Tak więc słuchajcie, myślę, że ten odcinek naprawdę powinien wam się podobać, a jeszcze zobaczymy co słychać w paczkach, bo a nuż tutaj zaraz trafimy karty Toty. Znaczy tak nie będzie, ale to by dopiero było. Chociaż z tego co pamiętam, Toty wyglądają troszeczkę inaczej. Zdecydowanie inaczej. Tak więc czas na naszą ostatnią paczkę, słuchajcie, ja naprawdę mega dziękuję wam za ten odcinek, bo bawiłem się niesamowicie. Mam nadzieję, że wy także. Jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, a jest na to szansa, dzięki Zgoda FC, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, a także sprawdzania wspomnianego linku na dole w opisie, bo, no bo warto chyba kupować w oficjalnym sklepie Roberta Lewandowskiego. To było na tyle. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona!